zakresu w wysokości dysponowanych środków na zadania priorytetowe na rok 2014. Jak Państwu wiadomo, została nam zmniejszona ilość środków na zadania priorytetowe o 60 tysięcy. Musiał zarząd przygotować poprawkę, która jakby dostosuje nasze zadanie, wysokość planowanych kwot do środków, które zostały zaplanowane. Musieliśmy zmniejszyć o 60 tysięcy. Zarząd tutaj postanowił, żeby te oszczędności były przede wszystkim z naszej rezerwy, którą mieliśmy. Z monitoringu, z bólem serca mówię. Oraz tutaj z komunikacji z mieszkańcami. Mówimy tutaj o wykonaniu dokumentacji multimedialnej, wydarzeń kulturalno-sportowych. To są rzeczy, które musieliśmy ściągnąć, które mogą wrócić w momencie, kiedy uda się radnym na przykład zwiększyć te środki. Mam nadzieję, że tak było w tamtym roku i może w tym roku również tak będzie, że radni to, co było ograniczone, po prostu dołożą z powrotem dzielnicę. A niemniej musimy się tutaj dostosować do tego, co zostało nam przedstawione przez miasto. Otwieram dyskusję na ten temat. Wszystko jasne jest przedstawione. No i zamykam dyskusję. A jeszcze powiem tylko, że projekt posiada pozytywną opinię Komisji Infrastruktury Komunalnej. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Tylko apatem głosuje. Tak? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie